Cześć, witajcie. Zapraszam na przepyszny sernik na zimno. Jest on niesamowicie śmietankowy, super kremowy, lekki, puszysty i w dodatku wygląda naprawdę zjawiskowo. Zapraszam. Zaczniemy od zrobienia galaretki. Od rozpuszczenia galaretki potrzebujemy 400 ml gorącej wody i galaretkę. Ja użyłam tutaj o smaku owoców lasu. Rozpuszczoną galaretkę odstawiamy do wystygnięcia. Następnie przygotowujemy ciastka. Ja użyłam herbatników kakaowych 80 g, ale możecie też użyć jakichś innych kakaowych ciastek albo nawet herbatników maślanych. Ważne jest, żeby zmielić je na taki drobny piasek. Możecie też użyć tutaj blendera na przykład. I do tych ciastek wlewamy sobie 50 g rozpuszczonego masła. Mieszamy i powinniśmy uzyskać strukturę takiego mokrego piasku. Jeżeli tak nie jest, to należy dolać trochę masła. I wysypujemy sobie ten spód na naszą tortownicę. Użyłam tu tortownicy o średnicy 20 cm. Przyciskamy i wykładamy boki papierem do pieczenia, który wcześniej wysmarowałam tą tortownicę masłem. Wstawiamy do lodówki. 10 g żelatyny zalewamy niewielką ilością wody, tylko tyle, żeby przykryła tą żelatynę. Odstawiamy do napęcznienia. 250 g sera, ja użyłam śmietankowego, może być też sernikowy. Ważne, żeby ser był w temperaturze pokojowej, bo to zmniejsza niebezpieczeństwo, że powstaną nam w serniku grudki. I jeszcze oprócz tego dodajemy 250 g mascarpone, 3/4 szklanki cukru pudru i łyżeczkę esencji waniliowej. I miksujemy sobie to na gładką masę. Dosyć krótko, żeby nie przebić mascarpone. Do garnuszka wlewamy 3 łyżki śmietanki 30%. Ogólnie będziemy potrzebować jej 250 g. I do tej śmietanki wrzucamy napęczniałą żelatynę. I rozpuszczamy sobie to na takim bardzo małym ogniu. To nie może się zagotować, bo żelatyna straci swoje właściwości żelujące. I teraz do żelatyny rozpuszczonej w śmietance dodajemy łyżkę masy serowej i patrzymy, czy nie powstają żadne grudki. Nie powinny, ponieważ wszystko jest w temperaturze pokojowej. To jest bardzo ważne właśnie po to, żeby nam teraz nie powstały grudki. I tak zahartowaną żelatynę wlewamy sobie do masy serowej. Miksujemy szybko i krótko na wysokich obrotach. I teraz pozostałą śmietankę 30%, która jest bardzo dobrze schłodzona, ubijamy na sztywną masę. I śmietankę dodajemy w 2 porcjach do masy serowej. Za każdym razem mieszając delikatnie, żeby nie zbić naszej dobrze ubitej piany. I generalnie masa serowa jest gotowa. Wylewamy ją na schłodzony wcześniej spód. Potrząsamy i wyrównujemy, żeby wierzch był całkowicie płaski. Wstawiamy do lodówki do stężenia na około 20 minut. Po tym czasie dekorujemy nasz sernik. Ja tutaj użyłam herbatników. Możecie użyć owoców albo jakiejkolwiek innej dekoracji. Możecie też sernik w tym momencie już polać czekoladą i nie używać galaretki, jeżeli nie chcecie. I teraz należy wylać niewielką ilość galaretki, niewielką to znaczy tylko kilka łyżek, po to, żeby przykleiła nasze ozdoby, żeby one później nie pływały po powierzchni galaretki, tylko utrzymały się przy wierzchu sernika. I teraz wstawiamy ciasto ponownie do lodówki, do stężenia na 20 minut. I po tym czasie wylewamy resztę galaretki. I
I tak przygotowane ciasto wkładamy do schłodzenia, najlepiej na całą noc. Sernik wygląda pięknie. Wyjmujemy go z formy. Kroi się naprawdę genialnie. Spód sernika się w ogóle nie kruszy. Wygląda naprawdę zjawiskowo. Myślę, że będziecie zadowoleni. Jest niesamowicie kremowy, jak widać. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a szczegóły tego przepisu znajdziecie na moim blogu słodkiblog.pl. Link macie w opisie tego filmu. Dzięki za uwagę, cześć!